Następuje akt kulminacyjny naszych zabaw. Bitwa. Pamiętacie Państwo, zakończyliśmy naszą opowieść w dniu wczorajszym, w momencie, kiedy do miasta usiłowali dostać się wrogowie. Oto oni! Z drugiej strony mężna rota piesza von Wasow z posiłkami huzyckimi. Przeciwnicy stanęli naprzeciwko siebie. Nie bardzo było widać ich wzrok w zakutych hełmach, ale na pewno bardzo mocno mierzyli się i równocześnie składali przysięgi, że jeśli przeżyją, to pewnie więcej w takiej bijatyce udziału nie wezmą. Obyczajem rycerskim było, iż zanim doszło do bitwy, wpierw walczyli harcownicy. To ci najodważniejsi z odważnych. Oni nie bali się przeciwnika, chcieli zagrzać do boju pozostałych. W tym momencie wyszli, stanęli naprzeciwko siebie i zaczęli. Zaciekły. W końcu, jak widzimy, może niezbyt rycerskim sposobem, ale jednak przedstawiciel roty pieszej von Wasow rozstrzygnął pojedynek. Padł strzał z hakownicy. Walka rozgorzała na dobre. Wkrótce szyki uległy załamaniu. Rozpoczęło się kilka indywidualnych pojedynków. Może to nie po rycersku, czasem dwóch, trzech na jednego, ale jednak. Najważniejsze było zwycięstwo. Rozpoczęło się to, co rycerstwo robiło poza bijatyką najbardziej. A mianowicie sprawdzanie mieszków i sakiew pokonanych. Ewentualnie dobijali, aby się nie męczyli. Już wyzionął ducha, kiedy już zebrano wszystkie mieszki, co cenniejsze buty oraz uzbrojenie, można było odetchnąć. Wygraliśmy! Wiktoria!
salut dla naszej zwycięzcy. No i teraz następuje reinkarnacja, czyli powrót do świata żywych tych, którzy zginęli i zostali obrabowani. Ale to pewnie nie koniec. Jak widzimy, niedawni przeciwnicy ustawiają się w kolejny szyk. To jest naprawdę niebezpieczny moment. Proszę pilnować strażaków, bardzo proszę, żeby pilnowali tłum, żeby nikomu się nic nie stało. Za chwilę ukłon. To takie staropolskie, rycerskie pożegnanie na koniec dnia obfitującego w igrzyska.